Jakim tancerzem jest Mariusz? O Jezu, no nie mogę tutaj kłamać, wspaniałym. Już od razu? Jest wspaniały, tak. No kurczę, tak szukam właśnie jakiegoś haka, ale no już od tych treningów, ile już mamy za sobą, no nie mogę znaleźć. Nie, no do wspaniałości jeszcze naprawdę daleka droga. Dziękuję Ci, Kasiu, za kurtuazję. Rzeczywiście fajnie nam się pracuje. Niełatwo, jak widzicie. Pot leje się z czoła, ale to jest taniec, tutaj nie ma żartów. Natomiast myślę, że fajnie współpraca się nasza układa i ja czuję postępy i już zaczynam, czuję w tym momencie, że zaczynam tańczyć i rozumieć, o co w tym chodzi, bo tańczymy standard, nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc nie mówię, natomiast to jest zupełnie nowe środowisko dla mnie. Jakieś tam freestyle, wygłupy, podskoki, no w tym jestem nie najgorszy, natomiast no tu jest, wszystko jest nowe, a Kasia sobie tutaj, że tak powiem, nie zatrzymuje się i bardzo dobrze i powtarza mi czasem głośno, czasem bardzo głośno moje błędy, ale ja jak myślę, to ładnie ująłeś. Tak. Bardzo głośno. Ale nie, wiesz, to jest fajne, fajne, bo są efekty. Tak, znaczy ja się obawiałam na początku, jak zobaczyłam, zanim jeszcze zaczęliśmy przed pierwszym treningiem razem tańczyć, to ja się obawiałam gabarytów, nie będę ukrywała. Oczywiście są to atuty, bo podnosi mnie, latam wszędzie, wspaniale, ale mimo wszystko jednak ta rama, bałam się, że będzie tutaj jednak te mięśnie będą wychodzić, będę ciasem, będzie ciężko utrzymać, a tutaj kurczę jednak, no naprawdę jest ale, w porządku. Jest tak, w porządku. Ale dzięki temu pracują mięśnie, których nie wiedziałem o ich istnieniu. Których nie używałeś do tej pory. Nie, no w taki tak, sposób bo nie. czuję je teraz. Włókna dziwne gdzieś w okolicy obręczy barkowej. Tak jest. Tak samo tańce latynoamerykańskie też oczywiście próbowaliśmy, bo próbowaliśmy po trochę wszystkiego. Też znowu tutaj muszę pochwalić, bo myślałam, że będzie, skoro wielki facet, to będzie taki klocek sztywny, a tutaj wszystko cały czas pracuje, tak, nóżki to są szybkie, zwinne, także mi się bardzo dobrze współpracuje z Mariuszem. Gaduła straszna, ale nie na treningach. Ale chyba swój na swego trafił. A, dokładnie, ja myślę, tak. Nie śmiałem tego, Kasia też rzeczywiście dużo mówi, ale to są cenne rzeczy i tych uwag jest mnóstwo, tak od stóp do głów, tak można powiedzieć, poprzez kolana, poprzez biodra, poprzez kręgosłup, ramy, barki, do głowy, cały czas trzeba to poprawiać, te stopki, pięty i wszystko, ale jest dużo komunikatów, no ale ja zapamiętuję, mam nadzieję, że...